dyktatura, zdaniem niektórych tyrania i autorytarne rządy. I właśnie w takim pięknym kraju zaczynamy my jako Polacy inwestować. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, ponieważ chodzi o Białoruś. Naszego sąsiada. Dokładnie, bardzo fajnego sąsiada. Znam osobę z Białorusi, sympatyczni ludzie i właśnie tam, zdaniem ministra Mateusza Morawieckiego, będziemy inwestować już niedługo. Nie tylko my jako jednostki, ale również przedsiębiorcy polscy. Chodzi o niedawne spotkanie Aleksandra Łukaszenki z właśnie panem Morawieckim. Dotyczyła ona wymiany handlowej i relacji jako takich w kontekście gospodarczym naszych krajów. Generalnie chodzi o to, żeby Polska nie patrzyła już tylko ślepo na Zachód, gdzie jakby jesteśmy mniej konkurencyjni, bo jesteśmy po prostu biedniejsi, tylko na Wschód, czyli Ukraina, w tym przypadku właśnie Białoruś, ewentualnie również Litwa, ponieważ Litwa wcale nie jest jakaś taka wybitna pod tym względem obecnie. Chociaż jest dosyć zaawansowana informatycznie, z tego co muszę informatycznie powiedzieć. Tak, ale jednak patrząc na całe spektrum, powiedzmy, Niemcy są w każdej dziedzinie tak naprawdę rozwinięci bardziej, na rolnictwie. Tak, zgadza się. Z Niemcami konkurencja nasza może polegać na tym, że dostarczymy to, czego oni nie mają, czyli dosyć dobrych produktów, na przykład rolnych, czy... Ale oni to generalnie przetworzą bardziej i sprzedadzą tak, jeszcze sprzedadzą bardziej jeszcze na zachód. Drożej. A z Białorusią możemy konkurować jako partner na wyższym poziomie, tak? I to jest właśnie clue tak naprawdę rozmowy, ponieważ dotyczyła ona partnerskiej rozmowy, partnerskich warunków, czyli nie jak właśnie ktoś jest wyżej, ktoś jest niżej. Jak traktuje Moskwa Białoruś niejako, że Moskwa musi być wyżej z założenia, bo to jest jakby ten główny, dawny ośrodek socjalistycznych republik radzieckich. A tu mamy do czynienia ze wspólnym rozwojem przedsiębiorstw na przykład. Dokładnie. Generalnie chodzi o to, że Polska jest utożsamiana jako brama na wschód dla Unii, dla właśnie tej jakby kolebki cywilizacji zachodniej. Białoruś z kolei jest niejako wylotówką z całej Unii Euroazjatyckiej, również potężnej instytucji, jaką obecnie powstaje za naszą wschodnią granicą, żeby nie powiedzieć flanką. Ma być to partnerstwo obustronne i generalnie chodzi o to, że Białoruś obecnie jest jak Polska na początku transformacji. Wszystko jest państwowe, czyli to prowadzi do prywatyzacji. U nas wyszło. A my wiemy, jak to zrobić. Dokładnie, u nas wyszło jak wyszło. Niektórzy się cieszą, niektórzy chwalą, niektórzy narzekają. To nie mi oceniać, ale chodzi o to, że na Białorusi wszystko jest tak naprawdę, oprócz kilku banków, z tego co wiem, i mniejszych przedsiębiorstw, państwowe. Podczas prywatyzacji to głównie Polacy mieliby zyskać i Białorusini oczywiście do spółki na tych przejęciach. I obecnie mówi się na przykład, że z takich większych to piąty bank Białorusi miałby być w rękach polskich. Dodatkowo cieszą się Białorusini podobno, że PZU wchodząc na ich rynek by nie tylko zwiększyło wachlarz usług, ale po prostu stworzyło niejako nowoczesne ubezpieczenia. Z tego co wiem, na przykład ubezpieczenia dla transportu PZU ma dosyć dobrą ofertę na rynki wschodnie, ponieważ dużo naszych kierowców jeździ na wschód, a tam niestety nie obowiązują niektóre regulacje znane nam z Unii Europejskiej, więc PZU musi to jakoś finansować w zachodni sposób, żeby przy ewentualnych stłuczkach czy jakichś innych problemach mogli sobie nasi kierowcy tam radzić. Dokładnie. Chodzi też o to, że PZU jako już duży gracz, nie ukrywajmy, to jest potentat na rynku polskim, czyli jednym z największych w Europie, on miałby siłę wywierania nacisku. Coś jak Apple... Ostatnio poszerzone spektrum swojego działania. Mówimy tu o bankach na przykład. Oczywiście, ale tak sensu stricte PZU, nie jako fundusz inwestycyjny, tylko właśnie jako ubezpieczenia. Oni mogliby lobować na tym, żeby rząd na Białorusi przeforsował ustawy, żeby po prostu... No nie byłem znormalizować, ale żeby po prostu ustandaryzować na europejską modłę wszystkie warunki, żeby powiedzmy kierowca z Polski i bardziej na zachód krajów unijnych, żeby po prostu jadąc tam, jak mówisz, nie bał się, że coś mu będzie nawalało z ubezpieczeniem. To samo, po prostu jeden standard, jak jeden paszport. Być może kiedyś się tego doczekamy. No, miejmy nadzieję. I jeszcze jedna ważna rzecz odnośnie Białorusi. Kiedy tam już zaczniemy inwestować wszystko, trzeba spojrzeć, kto na tym, bo jednak zawsze tak jest, ktoś więcej zarabia. I obrót obecnie handlowy eksportu do Białorusi z Polski wynosi w pierwszej połowie tego roku 790 milionów dolarów. Jest to wzrost o ponad 4,5%. Dla porównania Białoruś do nas wysyła około 500 milionów dolarów. Także jesteśmy na razie my na górze, ale nie chodzi o to, żeby ktoś był cały czas na górze. Może się to zmieniać, żeby po prostu obie strony zyskiwały. To już będzie sytuacja win-win tak naprawdę. No może niektórzy powiedzą, że Białoruś nie jest rynkiem perspektywicznym, że zarabiamy na eksporcie i na imporcie mało, tak? To nie są jednak nasi najwięksi sąsiedzi Niemcy, ale pamiętajmy, że 20, na przykład 5 miejsce jako kraj, do którego wysyłamy nasze produkty, to nie jest zła lokata dla Białorusi. Poza tym zapominamy bardzo często, że mówiąc Niemcy jako wielki rynek, Stany Zjednoczone, nie wiem, Szwecja, nawet Czechy, ale tam jest klasa średnia. Na Ukrainie, w Mołdawii, nie wiem, Gruzja,
czy właśnie na przykład Białoruś, tam jeszcze jako takiej klasy średniej nie ma. Tam dlaczego są biedni, tego nie wykorzystać? Dokładnie, tam jest klasa biedna i najwyższa, najlepiej zarabiająca, najlepiej usytuowana. W momencie, kiedy będziemy stymulować wzrost klasy średniej, możemy nauczyć ją, żeby lubiła polskie produkty, oprócz białoruskich. Tak jak u nas wprowadzono, że klasa średnia kocha na przykład zachodnie, amerykańskie produkty, takie wspaniałe amerykańskie. Jak znamy to z autopsji, jak chodziliśmy do McDonalda w latach 90. Oczywiście, to było utożsamiane jako synonim luksusu, nowoczesności, dobroci. Ale umówmy się, obecnie, 2016 rok, McDonald's nie jest zbyt dobry, żeby nie powiedzieć mocniej. On jest smaczny, to trzeba powiedzieć, jest bardzo dobrym jedzeniem, ale no zdrowotnie na dłuższą metę, no... wykańcza nas. Tak jak panowie, można tam jeść, ale nie cały czas. Ponieważ każdy ma prawo do przyjemności, sam lubię burgerka wsunąć, no ale... Dlaczego by nie? Dokładnie. Także według mnie, nie wiem jak zas Marcin powie swoją opinię na ten temat, ja uważam, że warto z Białorusią handlować, ponieważ oni mogą się rozwinąć nie do poziomu niemieckiego, ale do poziomu innych, mniejszych krajów europejskich. Kiedy oni się rozwiną, mamy szansę na tym korzystać, bo byliśmy pierwsi. Prawo pierwokupu będzie po prostu. Ja to widzę tak, Białoruś ma potencjał, jeżeli go wykorzysta razem z nami, my na tym więcej zyskamy. Dokładnie, także trzymam kciuki, nie za samego Łukaszenkę, ale za to, żeby Białoruś się dobrze rozwijała, a razem z nią Polska i na tym obie strony korzystały.